Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 2, w wersetach od 1 do 7? I stało się w te dni, że wyszedł dekret od Cezara Augusta, aby spisano cały zamieszkany świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy szli, aby być spisanymi, każdy do swojego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do ziemi judzkiej, do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. Miał tam poddać się spisowi z Marią, poślubioną mu żoną, która była ciężarna. Gdy tam byli, nadszedł czas porodu. Urodziła swojego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, dlatego, że nie było miejsca dla nich w gospodzie. Według proroctwa Micheasza było jasne, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Czytamy o tym w księdze Micheasza, 5 rozdziale i 1 wersecie. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Ale Maria z Józefem mieszkali na północy kraju, w Nazarecie. Bóg przemawiał przez usta proroków i on też zatroszczył się o to, aby jego słowa się wypełniły. Posłużył się cesarzem Augustem, którego silne panowanie rozciągało się praktycznie nad całym ówczesnym światem. Cesarz wydał zarządzenie o spisie ludności i Józef z Marią, którzy byli z rodu Dawida, musieli iść do miasta Betlejem. Bóg nie był zainteresowany spisem, ale wypełnieniem swego słowa. Cesarz oczywiście nie domyślał się tego, jak ważne było ustalenie tej daty, aby ten, o którym mówili prorocy i który będzie kiedyś rządził całym światem, mógł się narodzić w tym mieście. Gdy Bóg wypełnia swoją wolę, wszystko jest do jego dyspozycji. Czy to cesarz, czy ryba, jak w przypadku Jonasza, czy też oślica Bileama. Proroctwo Izajasza wypełniło się w bardzo prymitywnym miejscu. Czytamy o tym w księdze Izajasza w 9 rozdziale, 5 i 6 wersecie. Dziecię narodziło się nam i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Książę pokoju. Syn Boży, Król Izraela, leży w żłobie jako dziecko bardzo biednych ludzi. Czy nie porusza to naszych serc?